Jak zdobyto zakazanego Howla w CSGO? W 2014 roku Valve wykluczyło możliwość wydropienia skina Howl. Było to spowodowane naruszeniem praw autorskich. Po przeprojektowaniu Howla nie było możliwości wydropić skina ani ze skrzynki, ani z kontraktu, a jakość skina została zmieniona na kontrabanda. Wszystkie sztuki Howla były policzone i nie dało się go zdobyć w żaden sposób. Natomiast był jeden sposób, dzięki któremu można było go zdobyć po zakazie, a było to oczywiście duplikowanie Skinów przez Valve w 2015 roku, które polegało na tworzeniu takiego samego skina w przypadku, kiedy zostaniecie rzekomo oskamowani. I uwaga, istnieje jeden Hall w Stat traku w Faktoryniu, który został zduplikowany aż 26 razy. Jak wiadomo, każdy rodzaj skina posiada niepowtarzalny float, a ten sam Hall z praktycznie tymi samymi rzadkimi naklejkami jest w 26 różnych ekwipunkach. A ich łączna cena aktualnie wynosi 1,5 miliona złotych.